Przedstawiam Państwu kolejną ciekawą roślinkę z naszego ogrodu. Bardzo piękna, bardzo fajna bylina wieloletnia. U nas tutaj rośnie w ziemi, kiedyś była taka rabatka, ale teraz zrobiliśmy parking i można powiedzieć, że rośnie na żwirku. Rutewka de la Veya, bo o niej mowa, to bardzo piękna bylinka. O ile liście może przypominają troszkę liście orlików, są tylko drobniejsze, o tyle kwiaty są naprawdę śliczne, kwitnie bardzo długo. Tutaj w tym miejscu może nie rośnie nam tak bardzo szybko, bo może nie ma takich warunków jak inne roślinki, ale również prezentuje się bardzo fajnie i radzi sobie całkiem nieźle, ponieważ jest dosyć wysoka. Ja ją podwiązałam, wiele roślin podwiązałam. Dlaczego? No dlatego, że u nas, proszę Państwa, mamy codziennie opady deszczu i bywa tak, że to są bardzo intensywne opady deszczu i niestety niszczą rośliny, więc żeby nie zniszczyła się rutewka, przywiązałam ją tutaj do palika. Jej kwiaty są prześliczne, nic dziwnego, że została nazwana fioletowa chmurka, bo gdy tych kwiatów jest bardzo dużo, od góry płatki są fioletowe, pąki kwiatowe są kuliste, też fioletowe, natomiast od spodu ma śliczne, żółte pręciki. I wygląda to tak, jakby kwiaty tej rutewki po prostu tańczyły. Bardzo wdzięczna bylinka, niewymagająca, niechorująca i myślę, że można ją polecić śmiało Państwu do ogrodów. Trzeba tylko pamiętać, że będzie wymagała podpory. Zaraz Państwu pokażę, jak z bliska prezentuje się to cudeńko. Czy pachnie? Nie wiem, ja nie wyczuwam jej zapachu, po deszczu te zapachy, nie ma tych zapachów, gdy jest słońce, to wtedy zapachy się pojawiają o poranku, wieczorem, rośliny pięknie pachną, ja tutaj nie czuję żadnego zapachu, ale myślę, że dla samych tych pięknych kwiatów warto tę roślinkę hodować. Liście bardzo przypominają liście orlika, są takie drobne, zielone. Roślinka jest dosyć wrażliwa na brak wody. Gdy ma mało wody, liście zaczynają żółknąć. Lubi wodę i lubi miejsca słoneczne. I gdy spojrzeć na nią z góry, to proszę zobaczyć, wygląda tak. Taka fioletowa, rzeczywiście tutaj fioletowe. A gdy spojrzeć trochę od spodu, nie wiem, czy to uda mi się tak na kamerce. O, myślę, że teraz widać, teraz widać. To są żółte pręciki i wygląda naprawdę bardzo ślicznie, bardzo powabnie, bardzo delikatnie. I myślę, że na rabatach będzie nadawała takiej lekkości. O, teraz pokażę Państwu prześliczne pąki kwiatowe w kształcie kulek, fioletowych kulek, no i te piękne kwiaty.